W tym filmie spróbujemy obliczyć, ile to jest cztery dziesiąte podzielone przez 5. Zatrzymajcie film i zanim to zrobimy wspólnie, spróbujcie samodzielnie podzielić. Zrobimy to za pomocą wizualizacji graficznej. Pomożemy sobie obrazkami. No dobrze, zacznijmy może od tego, że zastanowimy się, jak mogą wyglądać cztery dziesiąte. Spróbujemy je jakoś narysować. Jeżeli ten kwadrat to jedna całość i jeżeli podzielimy go na 10 równych części, dla pewności 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jest 10, 10 równych, to te zamalowane niebieskim kolorem to 4 z 10, czyli to są 4 dziesiąte. Jak przy pomocy takiego kwadratu podzielić te 4 dziesiąte na 5? Jak cztery niebieskie paski podzielić na 5? Można na przykład tak, że 40 potraktujemy nie jako 40, tylko jako 40 setnych. Jeżeli podzielimy ten sam kwadrat jeszcze na 10 równych części ale w prostopadłym kierunku, to teraz ten kwadrat jest podzielony na 100 małych kwadratów, a niebieskie paski to 40 takich małych kwadratów. Zapiszmy w takim razie to samo dzielenie w innej postaci: 40 setnych podzielone przez 5. I teraz jest łatwiej podzielić ten cały niebieski obszar na 5 równych części. Jak już podzielimy, to sprawdzimy, ile jest setnych, czyli małych kwadratów w każdej z tych 5 równych części. No to dzielimy. Jeśli w tym kierunku jest 10 pasków, to powinno się udać po 2. 10 przez 2 to 5: 1, 2, 3, 4, 5 równych części. No i udało się. Ile jest małych kwadratów, czyli setnych, w każdej z tych 5 równych części? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Czyli 40 setnych podzielone przez 5 równa się 8 setnych. Bo w każdej z tych pięciu równych części jest osiem małych kwadratów. 40 setnych podzielone przez pięć równe jest osiem setnych, w takim razie 40 podzielone przez pięć również równa się osiem setnych.